Ty też jesteś loser. Ja? No. Jeszcze nie, jeszcze nie. Czasem w nocy budzę się i krztuszę się ze śmiechu, kiedy pomyślę o tych wszystkich dupach, którym ty mówisz, że o miłości, o nowym życiu i tak dalej, wiesz. I żadna z nich nigdy się nie dowie, że te wszystkie teksty wymyślił paskudny Żyd z obustronną przepukliną. O, kochany. Ja nie jestem duży. Wiesz co, i tak nie zaśniemy, to może próbę zróbmy. Dobra. Dlaczego zaśniemy? Wszystko jedno. Dobra. Może zaczniemy od tego momentu, kiedy ona ci mówi, że będzie musiała wrócić do Stanów. Dobra. Nie chciałam ci o tym mówić, ale wiesz, że będę musiała wyjechać. A dlaczego nie powiedziałeś mi tego od razu? No, po prostu próbowałem być szczęśliwy, to wszystko. Nie myślałem, że to na to będzie takie krótkie. Wiesz, Marek, chciałam cię o to zapytać. Nie musisz mnie o to pytać, nie pojadę z tobą. Dlaczego? No bo nie przyniósłbym ci szczęścia. Oj, czekaj, i tu jest moment na luzera. A, dobra, no. Czekaj, dlaczego? No bo nie przyniósłbym ci szczęścia. Bo ja jestem luzer, wiesz? Po tamtej stronie morza przegrywałbym tak samo jak po tej. No tak, ale może spróbujmy... Nie, ty przegrać jako kobietą. Lepiej przegrywać... A nie, tu się pomyliłeś, co to? Co, gdzie? Jesteś tylko kobietą i nie wiesz, co to jest klęska, ale ja wiem, na czym to wygląda. Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest, potem mówisz przegrać i tak dalej. I też mnie to boli. I uśmiechem nie wiem, okej, dobra, to jest boli. W stronę, dobra. Boli. Mhm. To zaczynaj. Kiedy się ma 20 lat, gardzi się kompromisem, jeżeli chodzi o kobiety. Potem. Potem zaczynasz się do tego przyzwyczajać. A w pewnym momencie uczysz się kochać kobiety, które... Nie, czekaj, to pierwsze nie tak szybko, a po drugie głośniej. Nie, w pewnym momencie uczysz się kochać kobietę, która jest gdzieś daleko, jest i żyje z innym mężczyzną. Nawet ci to nie przeszkadza, że jest z innym facetem. Nie tak szybko. I to jest właśnie ta starość, która przyszła zbyt szybko. Nieźle. No. Wiesz, nieźle, tylko ty to musisz mówić tak, wiesz, jakoś nieporadnie, no. Tak, no nie śpiesz się, nie możesz tego mówić za szybko, wiesz, to muszą być naprawdę twoje słowa. Nie przyszło ci nigdy do głowy, że to mogą być moje własne słowa? Tylko błagam cię, nie zaczynaj! Nie zaczynaj! To jest moja wina, ja to biorę na siebie. Ja ciebie wymyśliłem jak Disney Kaczora Donalda. I módl się, żebyśmy jutro trafili jakąś forsę. Amen! Ile ty masz lat? 33. Ja myślałem, że co najmniej o 10 lat więcej. Możesz sobie myśleć, mnie to nie przeszkadza. Ale mnie to przeszkadza. Poza tym moje samopoczucie też coś znaczy, jeśli mam dać na to jakieś pieniądze. Boże święty, no. Boże święty. Siedzimy tutaj już godzinę i pan niczego nie może zrozumieć. No, sytuacja jest wspaniała. Po pierwsze, te wszystkie jego narzeczone przechodziły klimakterium podczas wojny japońsko-rosyjskiej. Po drugie, one chcą, żeby ten facet wyglądał przynajmniej tak staro jak one. No. Ale dlaczego on ma rysy? No to on musi tak wyglądać, jak wygląda. No, nie dbał swój wygląd zewnętrzny. Pan wie, że ja mu nie pozwalam używać wody kolońskiej po goleniu. On zresztą rzadko się goli. Zresztą nic go nie obchodzi. On kocha tylko swojego psa i myśli o dziewczynie, która go puściła. To niech on kocha kogo chce, tylko dlaczego ja mam dawać na to pieniądze? A poza tym, dlaczego on ma być łysy?
Dlaczego łysy? Ja ci powiem, to proste bardzo jest. Jak cała energia idzie we włosy, to niestety nie wystarczy jej, żeby dobrze podutrzyć. Chodź. Chodź. Ty nie bądź taki aktywny. Na drugi raz milcz. Ale oddychać mogę, tak? Cicho jest rzadka. Dlaczego musi być łysy? Dlaczego musi być łysy? No, perły przed wieprzy. To właśnie mnie wkurza. Tak? A mnie brać malu. Tak? Ty mnie smucisz i zaskakujesz. Szmal czeka na nas od kwadransa i prosi się, żeby go brać. Tak, to dlaczego go nie bierzemy po prostu? Bo ja nie lubię łatwych rozwiązań. I niebezpiecznych także, nie? Facet nie zna się na biznesie i nie wie, że może czasem stracić. No, sam zobaczysz. Mięsień zamiast mózgu. No? To wszystko jest jasne, tak? Jasne. No to dawaj pieniądze, bo musimy iść. Ja powiedziałem, że wszystko jest jasne, a nie mówiłem, że dam pieniądze. Co? Dajcie pomyśleć, podzieje. Słuchaj, czy ten przeklęty pies nie mógłby... Człowieku, mówiłem ci, że ten pies nie gryzie. Taki silny, wielki chłop, a boi się psa, no. Skąd ja mogę wiedzieć, że on wie, że jestem silny? A nawet jakby wiedział, to, że wie, też mogłoby go nieźle wkurzyć. Człowieku, no dawaj pieniądze, bo może ona już przyszła do hotelu, no. I tam są faceci, kręcą się bez forsy. No tu dużo facetów bez forsy. Dawaj pieniądze, no. Postawcie piwo, ja wam kiedyś postawię. No ty przecież, człowieku, my tutaj załatwiamy interesy. Postaw piwo! Trzymaj. Nie do ciebie mówiłem, mówiłem do niego. Bierz forsy i spadaj. No, mądre to nie było. Co ty myślisz? Że jesteś lepszy ode mnie, co? Nie myślę. Chodź, chodź. Ej! Tylko rusz tam jeden z drugim, no. To jest lokal dla porządnych gości. Tak? To co ja bym tu robił, co? Co jest z tymi kelnerami? Każdy tylko czeka, żeby komuś przywalić. Sam powinieneś wiedzieć. Przecież to ty byłeś kelnerem, a nie ja. Wiesz o mnie wszystko, nie? Muszę wiedzieć o ludziach, którzy dla mnie pracują. Ty, on nie jest żadnym twoim pracownikiem, jest artystą, baranie. Taki on artysta, no, jak tamten żołnierz. Byłem z nim w armii. I kiedy żona go opuściła, rozkwił się na amen i teraz nawet mnie nie poznał. No. Jeszcze jeden wariat. W Izraelu co 2 kilometry jest dom wariatów, taki kraj. Często się tak bawisz? Samo się tak robi. Słuchajcie, przyjechała. Wiecie co? Z własnym dzieciakiem. Rozłódka z własnym dzieciakiem to jest więcej niż 100% pewne. No? On potrzebuje silnej ręki, wszystko będzie dobrze. Dawaj forsy. A nie natniecie mnie? To nikogo nie naciniamy, kto z nami gra, a jak nie chcesz, to nie dawaj. No? Jak ona ma dziecko, to każdy nam da. Co to jest? Moja mama. O, to będzie twoja mama, staruszka. Powiedzmy, przed rokiem zachorowała na raka, ty się zapożyczyłeś po uszy, wysłałeś ją do kliniki szwajcarskiej, do wybitnego chirurga, niestety wycieńczony organizm nie wytrzymał i musisz płacić długi, o. Ty to masz, wy. Ramka, ty wiesz, że ta ramka jest, bracie, tandetna, ale dostałeś ją ze zdjęciem i nie zamieniłbyś jej nawet na szczero złoto. O! Ale ona jest do niego niepodobna. No właśnie, no. Ciężkie przeżycia zmieniły wyraz twarzy. No. Kurde. I nie bój się przesadzić z agresją. Pamiętaj, że grasz człowieka, który jest wściekły na cały świat i na nią też. Dobra. O. Wiesz, one nie wierzą tym, co wiesz, mają od razu miód na ustach, wiesz. Dopiero potem, no. Więc tak, gramy gory człowieka, aha, któremu życie niczego nie uszczędziło, rozumiesz? O.
Ona musi się zainteresować, rozumiesz? I nabrać szacunku. I wtedy będzie się poświęcała. Rozumiesz? Dla ciebie. Okej. No. No, to idź. Ja przyjdę za 5 minut. No. Czy to miejsce jest wolne? Zapytałem grzecznie, czy to miejsce jest wolne. Cała plaża jest wolna, trochę bystrości. Nie pytam po to, żeby pani mnie mogła obrazić. Tylko dlatego, że tutaj ludzie rezerwują sobie miejsca, kiedy wychodzą na obiad. A jak pani nie chce, żeby się do niej odzywać, to trzeba było wywieźć tabliczkę albo postawić policjanta. Chyba wyczerpaliśmy ten temat. Nie, proszę pani, powiem pani, kiedy będziemy tak daleko. No pewnie wolałaby pani policjanta. O! O! Gorąca. Bardzo bystra uwaga. Długo już jesteś? Byłem w konsulacie, potem przyszedłem tutaj. Aha, a jednak byłeś. Już powiedziałem, że pójdę, nie? Aha. Wiesz, gdybyś mnie pytał o radę... Ale nie pytam. Dobrze, dobrze, wiem, że jesteś rozdrażniony, wiem. Ale dostałeś pracę? Mhm. No. To nie będziesz musiał jechać tam. Właśnie będę musiał tam jechać, bo pracę dostałem nie tu, tylko w Australii. Napisał do mnie kumpel, że załatwił mi pracę, że owszem, zgodzili się zapłacić za mój przyjazd, ale w zamian za to muszę podpisać kontrakt na 5 lat. A co to za praca? Urzędnik powiedział, że nie ma żadnego problemu, jak tylko będą oficjalne papiery. Pytam, co to za praca? I kopalnia. Co? Kopalnia. To takie miejsce, węgiel się wydobywa. Takie, no, czarne, z ziemi, kopie. Brawo, brawo! No pewnie! Wybitny filolog, specjalista od oświecenia! Brawo, brawo! Czarny węgiel, filolog. Papierosa daj. Ognia. Nie mam. Przepraszam, mogę panią prosić za paliczkę? Oddaj pani zapalniczkę. O, przepraszam bardzo. Naprawdę, przepraszam. A twoja przyszłość, kretynie? Twoja przyszłość, kretynie! Nie wiem, głupia się. To dlaczego się od razu nie zabijesz, co? Dlaczego? To będzie prostsze, no! Bardzo panią przepraszam. Jeszcze go nigdy nie widziałem w takim stanie. A coś się stało, tak? Słyszała pani przecież. Pana przyjaciel zamierza gdzieś wyjechać? On już niczego nie zamierza. To już jest jego koniec. Ten cholerny kretyn nie pasuje do tego świata. Nie no, wie pan, praca w kopalni to jeszcze nie... Ja mam kuzyna na przykład, który jest górnikiem. Proszę pani. Przede wszystkim on nie jest pani kuzynem. To jest wybitny... filolog. Podczas studiów pracował jako szofer nocnej taksówki, żeby zarobić pieniądze. A potem jego ojciec, cholerny ojciec. Co jego cholerny ojciec? Nie, nie. Za dużo gadam. Przepraszam cię. Przesadziłem. Nieważne, po to się ma przyjaciół, żeby po nich deptać. Przepraszam cię, żeby to krzesło. Przepraszam panie, to moje imię. Przecież nic się nie stało. Wracam do hotelu. No i co? O, gdzie twój ojciec, gówniarzu? Zostaw pan dzieciaka. To pana syn? Zostaw go pan. No ładnie pan wychował szmarkacza. No, taki sam on mój, jak i ta czupryna pana. Po co się pan czepia, jak nie pana? Weź tą smutną mordę i spadaj. Sam potrafię się bronić. Ale nie musisz mnie zabijać, synu. To nie wtrącaj się w cudze sprawy. I cieszcie się, że nie ma tu mojego ojca. Zrobiłby z wami, co by chciał. Dobra, dobra, w porządku.